Dzisiaj cały dzień bawię się anteną magnetyczną i no jestem mega zdumiony, jak to fajnie działa. Antena stoi w pokoju, w bloku, skierowana jest w okno balkonowe i generalnie to, co słyszę w radiu, nie przekręcając tej anteny, bo wiadomo, że antena magnetyczna jest bardzo kierunkowa, mega kierunkowa, naprawdę. Sprawdzałem to. Dosłownie Yagi jest przy tym słaba, moim zdaniem, jeśli chodzi o kierunkowość oczywiście, o wzmocnienie w kierunku. Więc nie macham tą anteną na lewo i na prawo, tylko ona sobie stoi w jednym miejscu i przyjąłem taką zasadę, że to, co słyszę w radiu, to znaczy, że jest w tym kierunku, co trzeba. No bo jeżeli dobrze słyszę, to znaczy, że nadaje z tego kierunku, w którym jest skierowana antena. No i generalnie odzywam się do tych ludzi i wyobraźcie sobie, że praktycznie to, co słyszę, to robię. Łącznie z Kanadą, którą zrobiłem wczoraj. I to nie w jakichś tam polowaniach, bo ja jestem tu u siebie w warsztacie i co jakiś czas podchodzę sobie do radia, testując to oto narzędzie. Zwrotnik, który tam stoi, nowy nabytek, ponieważ mam już dosyć marnowania pieniędzy na baterie chińskie i postanowiłem kupić coś rozsądnego. Ale wracając do anteny, także podchodzę co jakiś czas do radia, włączam je, szukam stacji i robię łączność. No i teraz tutaj też jakaś stacja jest. Jedyne, co muszę zrobić od czasu do czasu, tak jak za daleko polecę w lewo i w prawo, to muszę dostroić troszeczkę tę antenę, bo ona wąsko stroi. Ale to. O, na przykład teraz muszę dostroić. Teraz. Dobra, dostroiłem. Sierra Quebec 5, November Whiskey Alpha. Ok, Sierra Quebec 5, November Whiskey Alpha, copy. Okay, good afternoon. Can you tell me a real signal report? Because I'm testing a magnetic loop antenna. Please tell me a real signal report, over. Over, over. Your signal is 5x8 in the Luxembourg, Arthur. 5x8, okay? Roger, roger. Thank you very much. Your signal report is 5 and 7, 5 and 7 in my location. Thank you very much. Have a good evening. Have a good day. See you tomorrow. Bye bye. Thank you 20, thank you 20. Limex 31 Alpha Tango Oscar, thank you, thank you. No i proszę bardzo. Tak to mniej więcej wygląda cały dzień. Znaczy cały dzień, co jakiś czas, tak jak powiedziałem, podchodzę sobie i robię te łączności. Z tym Lima X-Ray chyba wczoraj miałem łączność, także on mnie dzisiaj już trochę rozpoznał. Albo z logu tam mu się zaciągnęło. Nie pamiętam. Loguję te łączności. Wszystkie, postanowiłem sobie logować wszystkie łączności z tej anteny magnetycznej w pokoju na telefonie, więc za jakiś czas zrobię takie podsumowanie, może jakąś mapkę. Także jestem no mega zaskoczony, bo tę antenę kiedyś kupiłem i ona tak leżała u mnie w domu. Myślałem, że będę ją targał ze sobą gdzieś tam, a to nie jest takie wygodne do noszenia. Bo to jest dosyć duże kółko, zaraz je pokażę. No i teraz tak trochę z nudów wyciągnąłem i powiem szczerze, że jestem mega zaskoczony. Wcześniej pracowałem na niej telegrafią, to wiedziałem, że to pracuje dobrze, ale z SSB mocy używam 20-25 W, bo tu więcej nie powinno się używać w tej antenie, dlatego że kondensator będzie iskrzył i to nie będzie dobre dla radia i dla anteny. 20-25 W SSB, a CW około 10-15 W. Antena stoi sobie o tutaj. Do usłyszenia, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia, być może jutro.